Komendante, vyjašním vám to pánu. Mama nemiała żadnych problemów, z nikim nie chciała uciec, nie miała wrogów. Dlaczego jej pan nie szuka? Jeśli znowu odezwie się pani do mnie tym tonem, zamknę panią za obrazę władzy. Mogłabym pana... Pan pozwoli? Palomo, nie komplikuj sytuacji. Nie mogę się uspokoić. Ten facet od godziny pyta mnie o głupoty i tylko czyta gazetę. Ja z nim porozmawiam. Komendancie, jesteśmy zdenerwowani, bo to poważna sprawa. Proszę nam pomóc. Pani Soledad może grozić niebezpieczeństwo. Odkąd wróci Sanchez Serrano, mamy problemy. Problemy nam towarzyszą, ale nie potrafił pan ich rozwiązać. Niech pan się liczy ze słowami. Wiem, co mówię. Miguel Tequeiros nadal jest na wolności. A Matilda uciekła z komendy, wróciła tu i zraniła człowieka. Niech pan nie zwala winy na Sanchez Serrano. Niech pańscy ludzie sprawdzą, co się dzieje i niech zaczną szukać pani Soledad. Bo jeśli coś jej się stanie, pan będzie za to odpowiedzialny. González! Zbierz ludzi, błyskawicznie. Uspokój się, Palomo. Znajdziemy twoją mamę. Zniknął jeden van z haciendy. Ten, który był w magazynach. Myślisz, że to ma związek z mamą? Kto ma klucze do pomieszczeń? Juan Francisco i Eleuterio.